Dziś na temat XRP choć w międzyczasie poruszymy także i inne wątki, bo nie chcę robić tego osobnego wideo, tak więc poza najnowszymi informacjami dotyczącymi XRP poruszymy też pokrótce kwestię Luny Classic, odpowiemy sobie na pytanie, które zadajecie mi ostatnio, mam na myśli to, czy warto sprzedać bitcoina przed korektą i odkupić po lepszej cenie, czy może lepiej nie robić nic, będą predykcje cenowe dla bitcoina. Mega istotne info na temat tego, w które alty być może niekorzystnie będzie przeskakiwać z BTC, także poza niosami moim zdaniem mnóstwo istotnych wskazówek strategicznych na hossę, także przechodzimy od razu do rzeczy, czy warto sprzedawać bitcoina przed korektą i odkupić po lepszej cenie, czy może lepiej nie robić nic. Generalnie jeżeli zadajesz mi to pytanie, to pewnie nie działasz na rynku zbyt długo, a co za tym idzie. Można powiedzieć, że jesteś jeszcze początkującym inwestorem, który nie wie tak do końca, jak to wszystko rozegrać. Biorąc to pod uwagę, będąc na Twoim miejscu, wolałbym wszystko zostawić tak, jak jest i nie kombinować, bo zauważ, że w przypadku, w tym wypadku możesz się pomylić i tylko pogorszyć swoją sytuację. Bitcoin może na przykład nie poczynić znaczących wzrostów przed korektą, ale równie dobrze do czasu korekty może pojawić się kolejna fala wzrostów. Wtedy ty sprzedając bitcoina po 35 czy 36 tysięcy dolarów, nastawiając się na korektę, możesz się trochę wkopać, bo co jeśli korekta nastąpi, ale zanim nadejdzie na przykład bitcoin poleci na 60 tysięcy, taki scenariusz także jest prawdopodobny, zatem sprzedając po 35 koła możesz postawić się w gorszej sytuacji, bo... Po wzrostach na 60 w korekcie notowania spadną na przykład tylko do 40 tysięcy. Jeżeli jesteś początkujący na rynku, jeżeli musisz zadawać mi to pytanie, to nie kombinuj, zostaw to tak, jak jest, bo jakieś takie kombinowanie z zachłanności, brak doświadczenia, najczęściej to wszystko e, razem równa się gorszy rezultat niż lepszy. Tak jest moje zdanie, i nawet ja osobiście, jeżeli nie zobaczę na Bitcoinie jakichś, nie wiem, astronomicznych wzrostów przed korektą, to nie zamierzam kombinować, wyprzedawać skupować na korekcie, bo wolę w tym wypadku zarobić mniej niż narażać się na odkupowanie bitcoina po 40 koła. Nie po to wchodziłem po 17 tysięcy, żeby teraz cudować i to samo zalecam wam, jeżeli nie chcecie ryzykować albo nie macie pewności kiedy ta korekta będzie i po jakich wzrostach, bo nie jest powiedziane, że wzrostów już nie będzie, tak więc moim zdaniem ten stosunek potencjalnych korzyści i ryzyka wynikającego z takiego działania jest moim zdaniem troszkę niekorzystny. To by było na tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp i odpowiedź na to. Was Najczęściej pojawiające się pytanie ostatnio w komentarzach. Natomiast co do Luny, to mamy chociażby przejęcie Pulsar Finance i przegłosowane głosowanie dotyczące zaprzestania mintowania USDC. Na ten moment moja Luna Classic po DCA jest na plusie około 5%, tak więc choć mam tego bardzo mało, tak na wszelki wypadek, by snuć marzenia o zostaniu milionerem, miliarderem, sorry. To jakbym dzisiaj miał ją sprzedawać, wyszedłbym z niewielkim zyskiem. Tak czy inaczej jest to ilość wrzucona w Lunę dla zabawy i nie zamierzam się jej pozbywać. Nie oszukujmy się, supply nie zostanie zredukowany w jakimś znaczącym stopniu, ale tych kilka dobrych newsów i zmian z pewnością stawia Lune Classic na dobrej pozycji, bo nie spodziewam się, by w choście było to gorzej z kapitalizacją niż w tej chwili. Także przechodzimy do XRP, czyli do sedna naszego dzisiejszego wywodu, bo zdaję sobie sprawę, że od tygodnia nie mówiłem nic nowego na temat tego projektu i część z. Na pewno czeka na nowy update, zatem zaczniemy od tego, że 13 listopada miała miejsce dziwna sytuacja, natomiast z pewnego powodu wypada ją mimo wszystko przytoczyć. Otóż rynek krypto bowiem ofiarą manipulacji w wyniku pojawienia się fałszywej informacji na temat spotowych ETF-ów od BlackRock. Pojawiły się doniesienia o rzekomych planach uruchomienia funduszu śledzącego ceny XRP, no i rezultatem w tym wypadku były 10% nawet ponad 10% wzrosty. Rynek rzecz jasna się połapał, ale mimo wszystko takie sytuacje dowodzą tego jak łatwo jest manipulować rynkiem kryptowalut. Takie sytuacje mają miejsce szczególnie gdy dominacja skrajnych nastrojów jest duża duża zauważyłem, że to właśnie wtedy fake newsy robią największą robotę i tutaj muszę Was uczulić, bo mnóstwo osób jest teraz w tak zwanych nastrojach zakupowych i fake newsów na pewno będzie wypływać coraz to więcej. Jeżeli ktoś się spóźnił i właśnie teraz podejmuje decyzje inwestycyjne, to trzeba naprawdę bardzo mocno uważać, by nie paść ofiarą takiej dezinformacji, no bo po co macie wchodzić w nadmuchane sztuczne tokeny? Według mnie lepiej trzymać się w tych projektów, które mieliście na oko już bez, się, które gdzieś tam cały czas planowaliście upolować, bo yy, teraz no niestety pojawi się mnóstwo takich fejkowych, nieprawdziwych informacji, które niejako wpłyną na Wasze decyzje inwestycyjne, jeżeli na przykład zwrócicie się ku jakimś tam nowym tokenom, których wcześniej nie braliście pod uwagę. Także miejcie to na uwadze. Tymczasem fundusz, o którym wspominam wchodzi w grę tylko w przypadku Bitcoina i Etheru. Są to na ten moment jedyne potwierdzone plany i rozważania jeżeli chodzi o krypto, by wcielić te plany w życie. BlackRock czeka jedynie na aprobatę SEC i nie było dotąd mowy o żadnym innym cyfrowym aktywie. Dodam jeszcze, że kwestia ETF-ów przewijała się już kilka lat temu, m.in. w 2021 roku, gdy ktoś manipulował w taki sam sposób ceną dużo mniejszych projektów. Nie jest to zatem nic nowego, także i na to powinniście z pewnością uważać. Przechodzimy dalej. Otóż zdaniem jednego z analityków cena XRP może wzrosnąć do 2,40 dolara do końca listopada. Jeżeli o mnie chodzi, to nie oszukujmy się, prawda jest taka, że analizy rzekomych ekspertów, analityków, jakkolwiek tam siebie nazywają, można okan dupy rozbić, bo co jakiś czas rzucą kontrowersyjną predykcję, a wszystko to jest opisane tak, by wydawało wam się, że faktycznie znają się na rzeczy i są gdziekolwiek znani, po czym okazuje się, że to dokładnie to samo, co na portalach informacyjnych, gdy natrafiacie na news w stylu Światowej, sławy Jasnowic wie, co się stanie w grudniu. Tak samo jak Jackowski przewidywał już 50 końców świata, tak samo i analitycy przewidywali już cenę tego czy tamtego. A prawda jest taka, że w taki sposób manipuluje się ludźmi i zarabia się pieniądze. Nic poza tym, tak więc według mnie, nie jest to nic, czym warto by się interesować. Oczywiście rzecz jasna, gdybym miał analizować wykresy w sposób podręcznikowy, dajmy na to chociażby wykres XRP, to ta formacja na pewno wygląda byczo, i wszystko wskazuje, że podobnie sytuacja ma się na wielu innych. Innych aktywach. Moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że nadchodząca hossa może być dużo mocniejsza niż dotychczasowe, choć Wielu z Was zapewne obawia się tego, czy faktycznie Bitcoin zaliczy ATH po tej całej apokalipsie sprzed kilku miesięcy, gdzie w zasadzie wszystko zdawało się walić i palić bardziej niż przed laty. Wykres z wykresem, ale moim zdaniem jakieś tam głębsze analizy w przypadku rynku krypto sprawdzają się tylko w około 50-60%, oczywiście biorąc pod uwagę, że nie jest to content sponsorowany, lub że taką analizę robię sam, bo większość z nich to niestety manipulacja rynkiem. Oczywiście rzeczywiście w przypadku XRP można mówić o tzw byczej formacji, tyle, że na rynku kryptorysowanie, w cudzysłowie, kreseczek na wykresach sprawdza się w około 50%, co jak łatwo można wywnioskować, równie dobrze może dowodzić, że nie sprawdza się to zupełnie, no bo nawet rzucając monetą, macie te 50% szans, że wypadnie wam to lub to. E, oczywiście zdarzają się wyjątki wtedy, kiedy po prostu ta formacja na wykresie jest ewidentna, tak. Oczywiście są kanały, na których te linie się namiętnie rozrysowuje, bo działa to na widza w sposób psychologiczny. Tak jak na przykład nie wiem okulary do czytania, w które możesz przywdziać nos nawet jak jesteś typem spod ciemnej gwiazdy i będziesz wyglądać mądrzej i profesjonalnie. Jest to manipulacja, która takiego delikwenta robi w oczach widzów ekspertem. Natomiast przełożenia na efekty nie ma to żadnego, gdyż rynek krypto jest na to zdecydowanie za mały i podlega zbyt dużym wahaniom. No ale okej, okay, niech tam sobie rysują. Tymczasem podaż bitcoinów się kończy i są nadzieje na zatwierdzenie funduszu ETF, do tego stopy procentowe utrzymują się na poziomie najwyższym od dwóch dekad. Moim zdaniem bardzo realne jest to, że tej hossy bitcoin może przekroczyć granicę 120 tysięcy dolarów. Jest to moja predykcja, która pozostaje niezmienna od kilku miesięcy i wbrew temu, co Wam się wydaje, jest to raczej minimum niż maksimum. Uważam, że 120 tysięcy jest bardzo pesymistycznym scenariuszem, bo zawsze staram się podchodzić do takich spekulacji na chłodno, tak więc jak liczę sobie na przykład potencjalny zysk z inwestycji, to pod uwagę biorę skrajnie pesymistyczną jak na moje kalkulacje cenę. Jeżeli zatem ktoś z Was skłaniałby się bardziej ku 140 tysiącom, to odpowiedziałbym, że taka sytuacja również jest prawdopodobna i myślę, że jak ktoś pozostaje sceptyczny co do tego, czy Hossa przed nami faktycznie będzie tak duża, jak zakładam, to chciałbym, żeby te osoby zapisały sobie to wideo w zakładkach i zajrzały tu za jakiś czas, bo jestem jak pies policyjny, mój stary nos nie jedną kupę wąchał i myli się bardzo rzadko. Tak więc na sam koniec zwróćcie uwagę, że. Ether, Solana, XRP, Chaining, Hedera czy inne altcoiny nadal wykazują pewną tendencję do korelowania z BTC. Nie jest to mocna tendencja, ale da się zauważyć po wykresach wielu altów z czołówki, tak więc proponuję niejako mieć na uwadze także i to, ponieważ jeśli okaże się, że taka sytuacja się utrzyma, to istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre projekty będą wykazywać wzmożoną aktywność nie tylko w sezonie na altcoiny. Ale i dużo wcześniej, a co za tym idzie? Część z nich może odlecieć zanim z opłaconego kursu dostaniecie info, że możecie przerzucić hajsik z Bitcoina w Alty. Tymczasem dla jasności taka korelacja może się utrzymać, ale nie musi, dlatego warto ją śledzić i obserwować co się dzieje. Tak czy inaczej, poza ewidentnymi korzyściami związanymi z punktem wejścia w dołku Bessji jest także inny powód, przez który częścią swojego kapitału wchodzę od razu w Alty, a część przeznaczam na inwestycje w BTC. Co to takiego, no właśnie wspomniana korelacja, o której guru ci nie powiedział, bowiem są projekty, które trollują Bitcoina i co za tym idzie, nie da się w nie wejść korzystniej kaszując się z BTC, ale to tam wiecie, przyjdzie Hossa i sami się przekonacie. Tymczasem tyle na dzisiaj. Wspierający, zajrzyjcie proszę na Fida na kanale, bo jest tam ankieta, w której chciałbym, żebyście wzięli udział. Do tego wjechało info o kilku gemach, które po prostu musicie śledzić, a wszystkim moim widzom polecam. Zaglądanie na kartę społeczność, z tego względu, że czasem dzielę się tam linkami do fajnych akcji, o których nie mówię na filmach, z racji tego, że nie uzbierałoby się z tego materiału na pełne wideo. To wszystko dzięki wielkie każdemu, kto komentuje moje filmy. Daje mi to potężnego kopa do działania. Subskrybuj, żeby nie być w czarnej dupie. Do usłyszenia. Cześć.